Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Zróbmy sobie SUV-a. Jestem ciekawy, jak wygląda tutaj SUV w mechaniku. Nie wiem, nawet nie spojrzałem, co musimy w nim zrobić. Ale wygląda sobie tak. Zobaczmy. Pyk. Zacisk, pompa, klocki. Standardowa obsługa to nie jest zadanie fabularne, to jest takie zadanie jakby poboczne. Samochód wygląda paskudnie, jest w niezbyt dobrym stanie, ale Tomek da sobie radę ze wszystkim. Weźmy sobie tryby badania, nie montażu, tylko tryby badania. Czy już mamy tutaj pokazane, co będziemy robić? Pyk. Okej, i tak, z tyłu mamy zacisk chyba. I coś tam jeszcze pewnie będzie. Aha, tu mamy pompę. Chyba, albo moduł. Zaraz zobaczymy. To, bo tu mamy wykaz też tego, nie? Pompa ABS i klocki hamulcowe, zacisk. Okej, dobrze, dajmy w takim razie na podnośnik. No i zaczniemy sobie może od komory silnikowej. Tutaj nie mamy dużo roboty. Pyk. Okej. Musimy najpierw to zdemontować. Śrubki teraz szybciusio się odkręcają. Zobaczcie, jak Tomek zapierdziela. Kupił sobie no jeszcze nie najlepszą taką wkrętarkę, zakrętarkę, odkrętarkę, ale już całkiem dobrą i może cisnąć. Dobrze, pompa ABS. O, pompa. No trochę to kosztowało, 950 dolszów. Ale zauważyłem, że nie ma tutaj części rynku wtórnego. Ciekawe, czy będą później. Może trzeba odblokować sobie taką możliwość w komputerze. Nie, no bo tutaj dużo jest upgrade'ów też naszej postaci, naszego Tomka. Więc to nie jest tak, że może to później jeszcze coś będzie. Zerknijmy sobie na te drzewko. Powiększę twój garaż, ścieżkę i stów naprawczy. Będziemy mogli naprawiać części. O, jest tablet, tak jak poprzedni. Mamy OBD, miernik elektryczny, ukończone zlecenie, okej. Okay. Wymontuj części 100% szybciej, wow, to by się przydało w sumie. Tutaj mamy co? No tam podnośnik, ale nie wiem czy... Parkingowe, skład części. To ciekawe jak będzie właśnie z tym składem. No zobaczymy. Dobrze, to co, komorę silnikową mamy skończoną. Teraz chodźmy do góry. Pyk i pyk. No i robimy chyba tył, bo tu z tyłu było coś nie tak. Musimy sobie zerknąć. O, właśnie. Tutaj mamy zacisk. I zacisk, hamulca i klocki. No to chyba tylko na jedno koło wygląda na to, że więcej tu roboty nie będziemy mieli przy tym samochodzie. No i weźmiemy sobie zlecenie fabularne. Zobaczymy, co to będzie. Cyk, cyk. Szybciutko to idzie, zobaczcie, nie ma co. A nie, tutaj klocki hamulcowe widzę, że są w porządku. Więc ich nie będziemy raczej ruszać. Chociaż nie, zobaczcie, czerwone są, o to ciekawe. No, okej, dobra. Jak dla mnie wyglądały, no nie były zardzewiałe, tak? Więc myślałem, że są dobre, a tu były całkowicie zniszczone. A czekajcie. Czy ja w swoich częściach czasem nie mam jakiegoś zacisku? Pewnie, że mam. Tylko klocki hamulcowe musimy kupić. Pyk. Okej, mamy. Radyjko, bo coś nam muzyka przestała grać. Ops, nie mogę się ruszać, mogę. Muzyka nam przestała grać, weźmy sobie... To ostatnio fajnie grało. O, okej. No, także to będziemy mieli skończone. Pyk. Montaż. Co? Montuj. No i zacisk sobie jakiś tam mamy. Dajmy tutaj... Z jakim on tam procentem chciał?
64%. No to taki trochę wymagający klient. Nie ściągaj. 64% minimalnie musimy mieć część, ok? Myślę, że coś będę miał. 68%. Mamy tutaj taki zacisk. Coś tutaj jeszcze mamy? Nie, tu już są takie słabe zaciski. Dobrze, dajmy ten. A, czekajcie, ja mam tutaj jeszcze inny pomysł na to. Będziemy trochę kombinować. 50. Pyk. Tak, i co to nam da? A nie, moment. Bo my w sumie chcemy mieć 64%. Poważnie? Zużyłem cylinder? Świetnie. Nie mogę w to uwierzyć. Ło! A gdzie mój zacisk 100%? Ło! Zużyło mi się. Jest, musimy kupić cylinder teraz. Oh my god. Nie wiem. Chciałem po prostu użyć gorszej części. Teraz mam cylinder 100%, więc mogę wziąć jakiś zacisk z mniejszym procentem. No trzeba kombinować, trzeba sobie radzić trochę. Nie. Moment. Okej, okay. Mam nadzieję, że się nie zużył ten cylinder. Dajmy to. Okej, okay, mamy. Tak, i powinno być. I to powinno nam dać łącznie... zaraz zobaczymy. Kurde. Widzę, że nie ma kombinowania, no. Ech. Nie podoba mi się to. Widzę, że wycwanili się na takiego Tomka, kombinatora. Nie podoba mi się to. Teraz pewnie nie będę miał cylinderka, musiał kupić. Ech. No nie mam. Dobrze. Tak. Teraz powinno być dobrze. Ech. To ja już myślałem, że będzie tak fajnie, a tutaj... Dobrze, zobaczymy jak na czym będzie polegało zadanie fabularne. No bo tam wszystkie części muszą być na 100%. To ma być taki bogaty serwis, tak? Ile za to? 1000! Ładnie pocisnąłem. Dobrze, mamy zadanie fabularne. Kupiłem synowi to auto, powiedział, że po zadowoleniu... Stanoleniu go gumienia. No dobrze, sprawdźmy. Stan oleju. Opony, weźmy... Pyk. Opony do wymiany. Mieliśmy już podobne zadanie, co? Na samym początku gry. Czyli co, olej? No to do góry trzeba go. Musimy spuścić olej, wlać nowy. Pordzewiały ten samochód. Taki trochę. Pyk. Naciskamy guzik, żeby olej zleciał. I za ten czas jak zlatuje olej, odkręcamy kółko. Ściągamy oponę, musimy opony kupić, wymienić, założyć. Wyważyć. Tomcie musi się wykazać, ale on już to robi, on już to umie. Właśnie szkoda, że nie ma czegoś takiego, że moglibyśmy sami na przykład to jakoś tam ręcznie robić, jakimiś narzędziami, nie? Że to się robi tak automatycznie. Fajnie, że to jest, ale mogłoby być trochę bardziej rozbudowane. Wiecie, o co mi chodzi? No tak to majsterkujemy przy tych śrubach teraz głównie, nie? Dodali takie nowe rzeczy. Fajne to jest, fajnie, że musimy wszystko sami robić teraz. No prawie wszystko. I teraz tak, pyk, rozdziel. No opony są w strasznym stanie. No i teraz rozdzielamy i zaraz będziemy wyważać. Czyk. Dawaj. Moment. Nie. Najpierw to my musimy wszystko demontować. Czy ja wziąłem montowanie? No oczywiście. Ja pierdziu. Dobra, jeszcze raz. Zamontuj, rozdziel. Jeszcze raz rozdzielamy. Musimy kupić opony. Nie wiem jakie to są. Szesnastka felga.
Ale opona, zaraz zobaczymy. O, mamy tutaj oponę. No to to chyba takie same nawet, nie? 205, 55 i 16 cali. Dobrze. I teraz będziemy wyważać tutaj takie klipsy do tego, do wyważania. Tylko, że tego właśnie sami nie robimy, a robi to za nas maszyna tutaj w grze, nie? W rzeczywistości to oponiarz, nazwijmy go, czy wulkanizator, sam do felgi doczepia te klipsy. Nie wiem, czy on to lutuje, czy jakoś to, nie wiem jak to się robi. Nigdy przy tym nie robiłem, ale wiem, że on tam to przyczepia, żeby koło było wyważone. Dobrze, i standardowa opona. Moment, bo sklep z oponami to jest oddzielnie. Musimy wejść na inną stronę internetową. Ej, to są te standardowe. 4 205 55 standardowo 1880 dolczów. Dużo, co? Teraz musimy to zmontować. Tyk. No i zakładamy nowiutką oponkę na felgę. Okej, niech się to wyważa już tutaj za ten czas. Nie chcę rozmontowywać. Fajne jest to koło wyboru, naprawdę. Bardzo szybko dzięki temu można coś sobie wybrać. Okej. Pyk. No i Tomek idzie z robotą, tylko nie wiem. Nie wiem, na czym to zadanie fabularne polega, bo już bardzo podobne mieliśmy przecież. Tomek nie chce cały czas tego samego robić. Pyk. I mamy. Leci jak burza, Tomcio. Ja już mam trzeci poziom chyba. W tej grze tutaj widzę. Idziemy dalej wyważać. Chyba wszystko już zrobiliśmy, nie? Tak. Już tutaj nie możemy nic zrobić, to za ten czas posprzedajemy części, które są nam niepotrzebne. Opony, zwłaszcza opony można drogo sprzedawać. Nawet taką oponę ze stanem 0% mogliśmy sprzedać za 2 dolary, to jest sporo. Zważywszy na to, że ta opona do niczego się nie, może nie nadać. Chyba, że na tor wyścigowy jako odbojnik. Za te zaciski 47% to jeszcze sobie zostawimy, bo może się przydadzą. Dobrze, montujemy następne koło za ten czas. Nie ma czasu do stracenia. Znaczy, teraz czas się tak naprawdę nie liczy, bo bonusu żadnego za to nie dostaję. Tam by bonus się liczył, jakbyśmy mieli na zleceniu pokazane, że dostaniemy za coś bonus. Nie? Ale Tomek to tam... On to... Zrobi jedną oponę, zaraz sobie piwko strzeli. Jemu się nie śpieszy, jeszcze nie. Ale jak rozbuduje warsztat, wtedy będzie trzeba się troszeczkę bardziej postarać, bo klienci będą bardziej wymagający, będą jakimiś super furami przyjeżdżać. Nie jest takie, jak wam się wydaje, że to... Już na całe życie będę tu zamknięty w takim małym warsztacie? Nie ma opcji. Tomek się rozbuduje, spokojnie. Czemu się to cały czas myli? Pyk, o. No ale póki co trzeba klepać biedę. Mamy 4 zlecenia już nowe do odebrania. Bardzo ładnie. Idzie jak burza. Pyk. Zabieramy. No i ostatnie koło montujemy i chyba będzie po wszystkim. A nie, jeszcze musimy olej, tak? Właśnie dlatego zostawiłem sobie... jak to się nazywa? No, ten tutaj, do zbierania oleju. Jak to się tutaj nazywa w grze? Spust. Zostawiłem sobie ten spust, żeby właśnie nie zapomnieć o tym oleju. Pyk. Samochód na dół, zobaczmy. O, tutaj możemy sobie zlecenia sprawdzać. Nie trzeba nawet wychodzić do tego.
Filtr powietrza i filtr paliwa jeszcze. Gdzie był ten filtr paliwa? A, już wiem, może się tu dostaniemy. Tutaj. Filtr powietrza jest tu. Z filtrem powietrza to nie lubię tych klipsów, one są ciężko dostępne. Ale to jakoś już dochodzę do wprawy, widzę. No, ostatni. Okej. Okej. No, całkiem dobrze wyglądał ten filtr, ja nie wiem. Kurde, u siebie w aucie muszę ten filtr wymienić. Powietrza. Dobrze, mamy. Ile tych filtrów jest, zobaczcie, różnych. Więc tak, filtr paliwa. No, przy wymianie oleju zawsze się wymienia filtr oleju też. A tutaj nie mam w zleceniu tego? No to dziwne. Bardzo dziwne by było, gdyby tu nie było tego. Filtr paliwa tylko. Dobra. Nie będziemy postępować według sztuki mechanika, tylko będziemy robić to, co klient chce, żebyśmy robili. A gdzie jest ten? O, jest tutaj. Za 11 dolców filtr powietrza, elegancko. Dobrze, montujemy. Montaży. Okej. Filtr powietrza się sprzedaje za 0 dolarów. Już to sprawdzałem, niestety. Nie ma lekko. Pyk. I klipsy. Pyk. Pyk. I... Okej, okay. I czy to wszystko? Nie, bo musimy jeszcze zalać olejem. Lejemy gnoja. Zalewamy go do pełna. Pamiętam, że w mechaniku chyba 14 było tak, że jak się nie zakręciło na dole śrubki od spustu oleju, to jak się lało u góry olej, to na dole zatyło. No niby normalne, tak? Ale w grach to nie jest takie oczywiste. I mamy wszystko. Mamy olej. No tutaj też nie ma nic napisane o filtrze oleju. Dobrze jest. Okej, okay, mamy porobione. Tak, teraz chyba wbiliśmy nowy poziom. Więc teoretycznie możemy sobie coś ulepszyć. Tutaj bym musiał sobie... Badaj 50% szybciej. Demontuj części 50% szybciej. Ciekawe, jak to działa. Zróbmy sobie to. Okej. Okay. Poruszaj się 10% szybciej. Ha! Właśnie tak zobaczyłem, że w mechaniku się poruszamy wolno dosyć. Tym naszym Tomkiem. Jakbym miał nasrane... Nieważne. Co my tu mamy? Kolejny samochód. Mazda. Auto niepewnie się prowadzi. Ja bym zobaczył, co tam nie gra. Coś z zawieszeniem. Zobaczmy. Jestem bardzo ciekawy. To w końcu Mazda. Teraz nie mamy tutaj dokładnych danych, co i jak. Nie, mamy. Mamy wszystko rozpisane. Nie trzeba nic badać. Dobrze, dawaj na podnośnik. Mamy już wszystko. Znaczy tak, później wraz z postępami w grze no będziemy mieli więcej do badania. Nie, będzie trzeba kupić sobie OBD, będzie trzeba stację diagnostyczną i tak dalej. Tak jak było w poprzedniej części gry, na pewno będzie to jakoś tam bardziej rozbudowane. Mogłem bardziej ten taki rozbudowany garaż sobie przejrzeć, zanim zakończyłem, jak to się nazywa, tutorial. Kurde. Po czym te puszki? Mam nadzieję, że nie po żarciu. Co za brudas mechanik. Dobrze, radyjko miałem włączyć, bo coś się znowu wyłączyło. Nie podoba mi się to. Zobaczmy, co tutaj jest. O, mamy radyjko. No i zobaczmy. Końcówka i drążek. To wszystko? Dobra, to tylko koło ściągamy. Nie będzie dużo roboty. Myślałem, że coś z tym silnikiem rotacyjnym będziemy mogli się pobawić, ale to jeszcze chyba nie ten etap gry, nie? Ale ciekawe jest, że w ogóle samochód licencjonowany. Chyba w 15 też był jakiś DLC z licencjonowanymi autami. To było naprawdę spoko.
Ale Mazda LX7? Bajka. Marzenie, nie? I koń. Końcówka, drążka. No to takie szybkie zleconko. Nie wiem, czy z tego będzie jakiś hajs. Chyba trzeba brać te fabularne, najwyżej płatne. Tomek, to, on nie ma czasu na takie pierdoły. Co, to nie jest dla niego. On już czyni postępy i musi brać jakieś poważne zlecenie, nie takie sraczki. Mamy. Koniec zlecenia. Do widzenia. $75. No szkoda mojego czasu. Szkoda Tomka czasu. Turbo Charged. Ciekawe, jak to będzie śmigać. Testujmy, sprawdźmy. Nawet nie sprawdziłem, co to jest, co tam nie gra. No ale powinien być kłoksu. Zobaczmy. To już... Kurczę, mieliśmy coś podobnego. Wymień co trzeba, olej też. Kurczę, ja myślałem, że... Z olejem mieliśmy coś, nie? Nie wiem, czy mi się te zadania nie powtórzyły tutaj. Tak się zastanawiam. Coś podobnego było. A, bo właśnie, bo w farmingu 15. Nie w farmingu. W Car Mechaniku 15 było tak, że dostawaliśmy losowe zlecenia. Nie pamiętam, żeby były jakieś zlecenia związane z fabułą. Także wygląda na to, że musimy postępować według fabuły. Dostajemy także te losowe zlecenia. Ale dostajemy też coś ponadto, nie? To, co będzie się powtarzać każdemu z graczy. Dzięki czemu będziemy mogli sobie podpowiadać. No nic, widzę, że to zadanie się powtórzyło i nie wiem czemu, może mi się gra nie zapisała czy coś ostatnio, ale sobie je zrobię i w następnym odcinku już wam pokażę następne rzeczy, jakie będziemy sobie robić w Car Mechanic Simulator 2018. Zapraszam was, na razie, pa pa.